Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Resuscytacji. Jest to bardzo ważny dzień przywracania akcji serca. Ten dzień obchodzimy właściwie od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jest to bardzo ważny dzień. Akcja ta ma na celu uświadomienie społeczności, młodzieży, też małym dzieciaczkom, jak w prosty sposób można uratować czyjeś życie. Bardzo jest to ważne. My jako Joannici prowadzimy taką akcję i chodzimy od przedszkola do starszych klas, czyli staramy się edukować dzieci, jak bardzo ważne są numery alarmowe, a także inne zasady bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności, jeżeli spotkamy osobę nieprzytomną, no, powinniśmy do niej podejść. Nie chodzi o to, żeby przejść obok i po prostu zadzwonić pod numer alarmowy. Należy do takiej osoby podejść. W momencie sprawdzenia świadomości, kiedy stwierdzamy, że taka osoba jest nieprzytomna, nie odpowiada nam na pytania, w takiej sytuacji należy zadzwonić po prostu na numer alarmowy. Najlepiej, bo to jest sytuacja medyczna, dzwonić pod 39. Natomiast w sytuacji, kiedy numer alarmowy na przykład go nie znamy, no to myślę, że każdy numer 112 kojarzy. W takiej sytuacji dzwonimy na numer 112, odpowiednie służby zostaną w ten sposób powiadomione, a dyspozytor, czy to medyczny, czy to z Centrum Powiadamiania Ratunkowego numeru 112, będzie w stanie udzielić nam kompleksowej pomocy przez telefon, powie, co mamy zrobić konkretnie, żeby no, po prostu tej pomocy udzielić. Warto korzystać z dodatkowych form doszkalania, tak jak funkcjonują Joannici, którzy szkolą młodzież, dzieci, robią różnego rodzaju kursy. Można korzystać z kursów zewnętrznych, żeby się tego doszkolić. Programów dokształcania jest mnóstwo. Warto z tego korzystać. Każdy, kto właściwie nie wie, co ma robić, a chciałby się dowiedzieć, ma na to szansę, żeby się dowiedzieć. Natomiast, no, tak jak mówię, nie udzielenie pomocy jest najgorszą z możliwych opcji, a samo wezwanie, dokonanie telefonu no, nie przyniesie rezultatu. Trzeba tej pomocy udzielić, trzeba wykonywać tą resuscytację, jeżeli jest możliwość. Rozumiem wszelkie obawy pod kątem wystąpienia jakiegoś zakażenia, że ktoś nie ma rękawiczek, boi się wykonywać wdechy ratunkowe. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś umiera właściwie, myślę, że bezpieczeństwo nasze jest istotne i trzeba o nie w pierwszej kolejności zadbać, więc wykonywanie tych wdechów ratunkowych można z nich zrezygnować, natomiast uciśnięcia klatki piersiowej są podstawą, która podtrzyma tą perfuzję do czasu przejazdu karetki. Wydaje mi się, że to nie zależy od rządu, tylko my powinniśmy sami chcieć przyjść na te zajęcia i chcieć nabywać właśnie takich umiejętności. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, bo niektórzy wiążą swoją przyszłość może z innymi doświadczeniami, jak na przykład, no nie wiem, architekt, to te umiejętności po prostu nie są im potrzebne za bardzo, ale uważam, że to jest dość w porządku i ja na przykład cieszę się, że tu przyszłam. Przyszłam na zajęcia z wychowawcą po prostu dlatego, żeby wynieść właśnie jakąś wiedzę na temat resuscytacji, mimo że na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa już jakąś wiedzę posiadliśmy jakby. No, na pewno te zajęcia są przydatne i powinny być promowane i więcej osób powinno w tym uczestniczyć, bo jest to przydatne i może uratować komuś życie na pewno.